Cześć, witajcie! Z tej strony Mafiasolec, a ja witam was w kolejnym odcinku z FIFA 16 z Mister Adam 15. Cześć! I to nasz już chyba półmetkowy odcinek, bo to piąty odcinek z naszego losowego sezonu i dzisiejszymi numerkami będzie 6, ale nie 9 i u Adama 3. Zgadza się, więc miała być taka ciekawa akcja. No czekaj, ja mam co tu mam pod numerem 6, ja mam... Aha, niemiecki klub. Aha, niemiecki to tu bardziej chyba w lewo będzie. No karteczka, już tutaj widzę sporo pokreślonych rzeczy, a tutaj naprawdę fajny klub mi się trafił, czyli w Włosko... No i to też taki dziwny, więc ja Włosko dla mnie to niemiecki. Dziwny, bo... Ej, bardzo ale zobacz jakie statystyki, co nie? O 2 masz więcej obrony, a ja mam o 2 więcej pomocy, także no ciekawie, ja zielone... ale atak mamy identyczny, więc to będzie najważniejsze. Także jeszcze tutaj sobie jeszcze też wolę sprawdzić... Dwóch środkowych, dwóch SN mam na ataku. Miejmy nadzieję, że dadzą radę. Tutaj mam najlepszych powiązanych. Ja już nie mam co tu ustawiać, wszystko robić, zrobiłem. Możemy się mierzyć. I San Siro. San Siro. Czemu na San Siro? No u mnie, Milan. Ale tak, bo ty czasami nie w tym roku jest Liga Mistrzów na San Siro? A powiem szczerze, że nawet nie wiem, ale no, droga do Milanu chyba się tak nazywa w tym roku Liga Mistrzów. No to nie wiem, czy nie właśnie ten. No dobra, powodzenia Adaś, bo tutaj walka o... Dzięki punkty, wzajemnie ale... i lecimy. No przydałoby się, jakby to powiedzieć, wreszcie coś ugrać, jakieś 3 punkty, żeby ja się mam to... Mam nadzieję, że nasze teraz połączenia internetowe będą naprawdę dobre, bo dzisiaj lecimy na nowym internecie, testujemy. Trzeba przetestować w każdej grze ten internet. Ach, szkoda, już chciałem wykombinować. I takie przebitki są nie... O, szkoda. Moja pięć. Trochę się tu fartło. Ale jest bardzo ładnie. Strasznie mi się dziwnie gra, wiesz? No, mi też tak sztywno, mi się bardzo sztywno gra. Sztywno, strasznie. Muszę się odprężyć, bo to nic dobrego nie wróży. Nie będzie dobrego widowiska. O kurna, byłem tak blisko. Keisuke, Honda. Honda szybsza niż wygląda. A już tu myślałem, że... Kurde, coś strasznie coś dziwnym, co jest? Tak strasznie jakbyśmy, nie wiem, zagrali na innych ustawieniach i w ogóle. Mario... Oj. Honda... O Jezus! Już się bałem, bo tutaj niestety zszedłem na drugą stronę. No to... była już bramka. Kurde, sorry za dźwięki z zewnątrz, ale wiosna, jak widzicie, pełną parą i naprawdę ja prace wiosenne... Prace wiosenne się zaczęły i tak. Stół docierają i tam nie wiem, szlifują, nie wiem co oni tam robią, ale strasznie głośno jest. O, teraz dokładnie na pewno będziecie słyszeć. I kurde, akurat... Ja nie zesłyszę, więc pompa. Całym nagrywaniem, a mnie dobrze słychać ogólnie? Tak, bardzo ciebie, bardzo dobrze. Ej, strasznie sztywno, nie? No. Ach, kurde. Na razie dobrze by cię tylko... nie przepuszczać w pole karne, a na razie przez 13 minut bardzo mi to dobrze wychodzi. Nie mogę się wgrać, ja czuję, że... czuję źle się w FIFA. Dzisiaj, nie wiem czemu. Boże. O, jak się tu ładnie nabili. Kopytkami. No Jezu, Prince. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kurde, trochę mój pad mnie wkurwia, bo się tutaj... ta gumka na... A ty masz zawsze problemy z tą gumką. No wiesz, tyle grać. Kurna, Prince ciągle wywala przed siebie. No bo się boi, tak? Nie ma skrętów. Nie ma skrętów w osi. Mekset, bardzo dobrze. Tu nie Abate jest? Nie, bo on nie w tym... Jest, Abate, jest Abate. Abate, co on ma żonę taką fajną, to... też tu jest. Nie. O no. Nie wierzę, za mocno strzałem. Takie błędy to są najgorsze, gdy oni nie chcą wybijać, a wybijają gdzieś kurde od nogi. Kurde, ajajaj, pierwsza taka sytuacja. No pierwszy, nie za ciekawy, jakby to powiedzieć. Stój. Błąd. Kurwa, zobacz. Dobra, no moja piłka powinna być. Brawo. 20 minuta, trochę dłuższy mi się ten mecz, nie wiem czemu, ale tak jakoś zbyt sztywno i... Dobra, jeszcze tutaj musimy coś rozegrać, myślę nad akcją jakąś, no podejść tu któryś. Wiedziałem, że będzie tylko do tego i... Hazard. Stindl. Ale tu był zamysł na akcję. O ludzie, jak oni tu wyrzucają. Ola. Jest faul chyba. Fajnie by było. Dość blisko do bramki. No a ty i tak. ty tutaj masz tego, co już mi raz strzeliłeś chyba Borussią z rzutu wolnego.
jak dobrze pamiętam. Oby tylko mu się to nie powtórzyło. Ugu dugu. Jebać Rafaela. Oj, Rafael. Kurde. 23 minuty, tylko dwie sytuacje podbramkowe. Nie jest dobrze, ja wiem, że ten zespół ma naprawdę fajny potencjał. Bardzo ładnie abat. Dopiero co szukałeś abatę, już masz go. Dobrze, kejsówkę Honda. O Boże, ale fajnie, kto to jest? Balotelli, Mario. Ojejku, no jeszcze go się tutaj bać. No tak mam całkiem, bo Carlos Bacca plus Balotelli, no naprawdę ja, mogą... ja chyba też mam Milan, wiesz? Carlo Bacca. No Honda, ślicznie, Sommer. Ale tu ładnie fajny, mi ślizg fajny zrobił. Kurna, co to było? Nie wiem, tak do dupy sobie przerzucił tą piłkę. A pierdziele, no mój też nie za bardzo. No ja nienawidzę czegoś takiego. O Jezu. Dobrze Lopez, teraz pokazał klasę. Dobrze Bonaventura. Ja pier... Baka. Ale ładnie te chłopaki się zgrali. O skurwesyn. Pięknie, co ja pięknie abate. O nie wierzę, jaki błąd życiowy. Niepotrzebne, niepotrzebne. A Jezu, znów to samo, ja muszę przestać wyrzucać piłkę przed siebie wreszcie. Co się dzieje, nie wierzę, nie? Co ja mogłem tutaj nastrzylać? I to może się źle skończyć, ale brawo za powrót, chłopaki. Ale jak się dziwnie, twoi to tak... Opa! Pięknie, Alex. Ale tamten w klawiaturę napizdża. Trochę. O Jezus, Bonaventura. O Jezu. Och, brawo, brawo, brawo. Piękny strzał z daleka, Bonaventura mnie zaskoczy teraz. Kurna, ten rzut rożny, nie nienawidzę. No ciekawi mnie to, jak tutaj rzuty rożne wychodzą. Bardzo dobrze, Luis Adriano. Kurwa, zjebana gra, bo... Ależ to było piękne, no nie spodziewałem się, ale ta piłka w locie już mi kierowała, że może być ciekawie. Adriano wszedł nią jak masło. Kurde, trzy sytuacje, no i dobra, będzie ciekawie. Fajnie, ja fajnie, fajnie. Ślicznie tutaj chyba abate. Nie abate, piątka to nie. Nie wiem jak ty to robisz, ale wykorzystujesz kurwa każdy rzut rożny. Ale to jest bardzo fajnie, bo chociaż jakby to powiedzieć, w czymś mam fajną przewagę nad tobą. Oczywiście rzadko to wychodzi, ale wychodzi. Gdyby to doszło. Na linii. Nie chciałem ryzykować. Chyba nie mam szans zbytnio. Kurna, wywaliło mi grę. Dobra. Uff, że jeszcze zdążyłem kliknąć. Ja nie wiem jak ty to robisz, że ty escape. Wiesz kiedy kliknąć. No bo już mi się czarny ekran robi, co nie? I to wtedy od razu tak escape. Tak mu powoli się wygasza. Więc pozdro trochę, bo... Wybija takie coś z ruchu. O, i teraz Kejsułkę? Nie. Ignazio Abate. Och, było blisko. Bacca. Bardzo fajnie AC Milan pod koniec tej połowy, bardzo ciekawie zaczął klepać. Co bardzo mi się spodobało. No te moje niewykorzystane sytuacje, to mnie najbardziej teraz boli. To podawanie, to wtedy, to jeden na jeden, było mogłem to kończyć, a nie... No, sam mogłeś naprawdę skończyć. Ja myślałem, że ten mój trochę szybciej tam sprintem pójdzie, no ale niestety tak wyszło jak wyszło. Nie jest ciekawie. No i szkoda, bo to jest mój ciekawy zespół. Ja od 70 minuty dość często się odpalam, zobaczymy jak będzie w tym spotkaniu, mam dość ciekawe zmiany jeszcze. No i mówię, zobaczymy. No i co? O kurwa. Trochę dziwnie się tutaj... No co jest, no myśl?
szarpnąć go trochę za koszulę. Super, Max. Ja pierdolę, nie, muszę to kończyć takie akcje, bo ja nie widzę w tym sensu. Tu by było podanie, nie? Pierdziele mocniej. Żal trochę, o Herman i chyba bez problemu. Ja i mogłem to zgrywać, bo był za bardzo się cofałem. Na razie gramy. Pilnujemy czasu i 65 minuta jak zawsze. No i ciekawe, czy jakby to ta tradycja, bo to już jest tradycja, że Bolek robi zmiany i wtedy się zaczyna pogrom, bo jego zmiany są po prostu perfekcyjne i ciekawe, czy to nadal będzie tradycją. Piękna! Wreszcie rzut rożny, ale to nie jest taki jak pewny, jak twój. To jest przypadkowy, tak? To jest przypadkowy rzut rożny. Mój tu powinien wybić, bo przecież był, co nie? I bramkarz się tak położył przed piłką. Ja jedynie co widziałem, to że dwóch mam blisko na pierwszym słupku, dlatego też ta piłka tutaj powędrowała. I mówię, no, zobacz, to jest przypadkowy rzut rożny, no. Ja nie umiem tak jak ty. O. Kur, co to było? Bek. Oj, zatrzymać skurwysynów. Ja pierdolę, nie, no ja z takimi podaniami to ja no z połowy nie wyjdę. O Jezu. O, się Prince dziwnie ustawił. Dobrze, tak myślę, że to bardzo, bardzo dobra decyzja była. Żeby właśnie... O ja pierdziele, tam aż musło jeszcze. Z tyłu. Na razie no 1-1 na pewno szczęśliwa bolka. Mnie tak, trochę średnio. Kurwa, zabiję was na te podania kiedyś. 60 minuta, chłopaki, próbujemy? Czy jesteście jeszcze jedną akcję, wiem, że dacie radę. Może jeszcze, wiecie, że to jest wasza ostatnia. Dobrze i tu spokojnie złap. O ja pierdzielę, pierwsza się tak fajnie nabiła. No widzisz, trzeba pałać, jak to się mówi. Dobra, chłopaki, zaraz tutaj, nie róbcie draki. Nie lubię klepy. Oj, no! Nie było w ślizgu, to było do podania. A to, no, masz szczęście. Tam... Masz szczęście, bo właśnie myślałem, że tak... Tak ci się to udało. Nie, ja takimi ptołem to nie robię w ślizgu. Nie wiem. Było blisko. Myślę, że tu. Trzeba walczyć. Dobra, trzeba o zmiany. Nie za ciekawym momencie, ale okej. Możemy próbować. No i będzie grubo. Co to tam się dzieje? Trzeba by się jakieś zmiany fajne zrobić, nie? Tutaj niestety, ale ja muszę zaryzykować, dać środkowego czaka. Dobra, wszystko na jedną kartę. Ja na razie. Cisza. O, nawet fajnie, chyba powinno być dla nas. Nie wiem dla kogo. A nie, dla ciebie jednak. Serio? Ale mi to podanie. Ej, kurna, faul, no. Ole, ładnie przerzuciłeś sobie to. O Jezu. Chłopaki, próbujemy to, bo... Tak, pięknie. Kurwa, zaszedł. Wiesz, co jest najśmieszniejsze w tym? O. Zacząłem akcję, co nie? Już mówię, żeby od razu sobie puścił naprzód, co nie? A on tak, przytrzymał i potem zapamiętał to, że trzeba ją puścić naprzód. Naprawdę. Ale mi tu wyjebałeś tą piłę. Niestety, ale podania to tu jeszcze trzeba będzie naprawić totalnie. Nie wiem jak, ale będę musiał to zrobić, bo z tym się nie da grać. Tutaj mam za szybkie te podania, tutaj robię i dlatego tak teraz tą piłę. No
Dobra, nie wiem do kogo. Na aut. 70, nie, idziemy. 70 minuta, trzeba się odpalić. To się odpalaj. Czeka, co my możemy tutaj zrobić? No nie mogę też wszystkiego rzucić na jedną szalę, bo dobrze też iść na remis. Bo mam dużą liczbę bramek nad Adamem. Mhm. Przewagę punktową też jakąś tam mam, bo jest chyba 6 do 3. Nie, więcej, jest 9 do 3. Kur. Sorry. Tarararam. Dobrze. Zmiany? A nie, już weszły ci wcześniej. Kur. Łap to. Aż tam wleciał mój bram. Mówię, marzę, że będzie. Dobrze, Mekses. Ale tutaj nie chciał ten. O jest, za daleko. Ale sobie wypuścił zjebanie. Nie na raz, nie na raz, nie na raz. Brawo. Na raz i na dwa. Prędkościowcy tu są. Pięknie. Robicie opramki. No, przydałoby się tu jakąś teraz akcję fajną zrobić. No i strzelić bramkę zwycięską, no ale to będzie ciężkie, na pewno ciężkie będzie. Na razie... O kurwa, jak on to obronił. Właśnie bałem się, bo nie wiem, co potrafi ten... no, bramkarz. Ale naprawdę potrafi całkiem spoko. No jest, bardzo dobrze, super, bardzo dobrze. Mogę się pobawić tam jednak, bo Johnson no prędkościowcem jest, ale do przepychania niezbytnio. Dobrze. Skurwesyn jeden. O Boże, serio. O ja pier. Kurde. Drętwy był ten mecz od samego początku, a to wiedziałem. I tak damki rzutów różnych. No, dwie bramki z rzutów rożnych to rzadkość. Serio, Menes, please! Ja nie wiem, czy za zwód chciałeś zrobić, ale dobra. Nie no, chciałem zrobić dośrodkowanie, a on, kurna, zaczął kręcić dupką. Szkoda, no bo ten niestety, zespół naprawdę... Czułem się, że ten zespół mam zajebisty. Szkoda, że no tylko po jeden. No tutaj było blisko. Zało, no tu miałem tę sytuację, mówię, nie wykorzystałem sytuacji, lubię się mścić, no ale no tak no wyszło. Tak ja jest. Wam dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do głosowania. Kolejny odcinek już koło wtorku. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć. Narka.